Remonty, zmiany w organizacji ruchu i utrudnienia to nie jest to, co lubią kierowcy. Jednak niebawem będą musieli zmierzyć się z korkami w kilku lokalizacjach. Jedną z nich jest trasa S86 pomiędzy Katowicami a Sosnowcem. Kierowcy mówią krótko. Nic dobrego to nie będzie. Jeśli pojawiają się tu jakiekolwiek utrudnienia w ruchu, to od razu zaczyna się korkować. Na jakieś zdarzenie już jest opóźnienie co najmniej 20 minut do pół godziny. Faktycznie szykują się tu duże zmiany. Już teraz kierowcy powinni pomyśleć nad tym, jak ominą korki na drodze, która jest jedną z najbardziej ruchliwych w całej Polsce i na pierwszym miejscu w regionie. Droga o największym natężeniu ruchu w województwie śląskim. Ponad 100 tysięcy pojazdów na dobę nią przejeżdża. Dlatego też tak konstruowaliśmy te roboty, aby minimalizować utrudnienia. Chcemy, aby na każdym etapie tego remontu kierowcy mieli do dyspozycji po 2 pasy ruchu i to uda się zapewnić. Wykonawca zadeklarował realizację robót w porze dziennej i nocnej, w zależności od warunków atmosferycznych. Remont na drodze ekspresowej 86 rozpocznie się 26 września i ma potrwać do połowy listopada. Jednak to nie jedyne miejsce, gdzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje pracę. Dzisiaj ruszył remont na autostradzie A4 pomiędzy Kleszczowem a Gliwicami Ostropą. Na tej samej trasie, ale w dużo bardziej newralgicznym miejscu, bo w pobliżu centrum Katowic, prace rozpoczną się za kilka dni. Chodzi o wymianę nawierzchni jednej z jezdni w rejonie węzła Mikołowska w kierunku Krakowa. Ta inwestycja ma ruszyć w październiku.